zerowy czas relaksacji. Ta komórka jest uszkodzona przez bakterie lub wirusy. Jeśli wyślę impuls do tej komórki, oto co się stanie. Krótki czas relaksacji. Spróbujmy jeszcze raz. Krótki czas relaksacji. To jest komórka rakowa. Zobaczymy, co się stanie, jeśli wyślę impuls do komórki rakowej. Widzisz? Długi czas relaksacji. Z tego powodu rezonans magnetyczny pozwala wykryć ten typ komórki. Spróbujmy jeszcze raz. Widzisz, ta komórka ma długi czas relaksacji. Mierząc różnicę w czasie relaksacji komórek zdrowych i rakowych, rezonans magnetyczny podaje nam lokalizację komórek rakowych. Tak to działa. Teraz już wiesz. Moje własne doświadczenia z rakiem trzustki. Leczyłem wiele chorób, zaczynając od reumatoidalnego zapalenia stawów, przez reumatyzm, raka piersi i tak dalej. Sam jednak nigdy nie doświadczyłem żadnej nieuleczalnej choroby. Marzyłem o tym, ponieważ chciałem mieć doświadczenie z pierwszej ręki. Wcześniejsze doświadczenia pochodziły od innych ludzi, którzy mówili mi, że lekarz powiedział, ona ma raka piersi, który rozprzestrzenił się na całe ciało. Po leczeniu metodą absorpcji neutralnej infekcji, lekarz mówi, w jej organizmie nie ma raka. Za każdym razem na początku lekarz mówił, masz, a następnie mówił, nie masz. Nie mogłem udowodnić tego sam. W końcu 23 września 2003 roku poczułem ból w brzuchu. Następnego dnia zacząłem wymiotować, pojawiła się biegunka, zrobiłem się żółty, a mój mocz był czarny jak kawa. Mój lekarz skierował mnie do szpitala na Manhattanie. Żadne środki na zatrzymanie wymiotów i biegunki nie pomagały. Nie mogłem nic jeść i biegałem do toalety 6-7 razy dziennie. Straciłem na wadze 53 funty w 7 dni, ze 195 do 142 funtów. Nikt nie mógł znaleźć przyczyny problemów. Wreszcie 29 września 2003 roku zdecydowano wykonać zabieg chirurgiczny, aby rozwiązać problem. Podczas operacji lekarze zauważyli, że mam raka trzustki. Po 5,5 godzinnej operacji wycięli 2 fragmenty trzustki. Usunęli guz blokujący kanał pomiędzy trzustką i żołądkiem. Wycięli zmienioną nowotworowo 3 część żołądka i usunęli pęcherzyk żółciowy wraz z kamieniami. Na koniec 5 uczestniczących w operacji lekarzy poradziło mojej żonie, aby na wszelki wypadek przygotowała pogrzeb. Żona powiedziała mi, że nie mamy wystarczającej ilości pieniędzy w banku na pogrzeb. Powiedziałem, to bardzo proste. Nie mamy pieniędzy na pogrzeb, więc nie umrę, żeby nie trzeba było go wyprawiać. Lekarz specjalista w chirurgii trzustki powiedział mi, że mam raka trzustki. Byłem szczęśliwy. Powiedziałem mu, świetnie. On odpowiedział mi bardzo poważnie. Chemioterapia jest jedynym sposobem na ocalenie twojego życia. Natychmiast odmówiłem i poprosiłem, aby wypisał mnie ze szpitala, bym mógł wrócić do domu. Bez zwłoki rozpocząłem leczenie moją metodą absorpcji neutralnej infekcji. Po 2 miesiącach testy krwi na obecność raka były negatywne i nadal są negatywne. Mój przypadek raka przeżywa tylko 4% chorych w USA oraz 5% w Wielkiej Brytanii.
Mechanizm reumatoidalnego zapalenia stawów jest podobny do mechanizmu raka. Jedyną różnicą jest inicjator. W tym przypadku inicjator atakuje chrząstkę w stawach, przekształcając komórki chrząstki w komórki złośliwe, które uwalniają się i rozsiewają po całym ciele. Zaś chrząstka staje się cienka lub zanika całkowicie. Jeśli zdrowa komórka chrząstki przekształci się w komórkę złośliwą, ale nie może się uwolnić, lub uwalnia się, ale nie może dołączyć do krwiobiegu, to takie komórki utworzą złośliwy guz wokół stawów, zaś białe krwinki będą go atakować, powodując opuchliznę i zaczerwienienie okolic stawów, co jest częstym objawem w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Zmienione komórki chrząstki nie dławią narządów i nie powodują śmierci. Prawdopodobnie ponieważ są zbyt małe, aby zdusić organy i spowodować, że przestaną pełnić funkcje podtrzymujące życie. Lub też atakują jedynie chrząstkę, która nie pełni funkcji podtrzymujących życie. Stuprocentowe wyleczenie jest dostępne, jeśli użyjesz metody absorpcji neutralnej infekcji. Podsumowanie. W 1973 roku prezydent Nixon przekazał na rzecz Narodowego Instytutu do Walki z Rakiem 35 miliardów dolarów i zażądał wynalezienia leku na raka oraz zmiecenia go z powierzchni Ziemi w ciągu 25 lat. W 1998, po 25 latach i wykorzystaniu 35 miliardów dolarów, rezultat badań był następujący. Przyczyna choroby nieznana, brak leku. W 1943 potrzebowałem jednego tygodnia i jednego dolara na opracowanie metody absorpcji neutralnej infekcji, która pozwala wyleczyć raka w 100%. Prosiłem o wyjaśnienie, czym jest rak i jak go leczyć w prawie wszystkich wiodących centrach badawczych na całym świecie. Nikt nie znał odpowiedzi na te pytania. Od Narodowego Instytutu Raka przez klinikę Johna Hopkinsa, niemiecki ośrodek raka w Tokio, Instytut Pastera, szwedzki Instytut Karolinska, do Królewskiego Instytutu Badań nad Rakiem w Wielkiej Brytanii. Wszyscy przez ostatnie pół wieku koncentrowali się na eliminowaniu komórek rakowych, które nie są przyczyną. Natomiast nikt nie zajmował się usuwaniem prawdziwej przyczyny, czyli karcynogenów. Doszedłem do wniosku, że w badania nad rakiem zaangażowano najbardziej ciemnych i niedouczonych ludzi. I to jest powód, że nie ma na niego leku. Jedyną metodą na świecie, która może wyleczyć raka, jest metoda absorpcji neutralnej infekcji. Każda inna metoda jest oszustwem i spiskiem przeciwko ludzkości, ponieważ żadna inna metoda z wyjątkiem metody absorpcji neutralnej infekcji nie eliminuje przyczyny raka, czyli karcynogenów. Każdy, kto chciałby wykonać kopię do osobistego użytku lub do sprzedaży, nie potrzebuje mojej pisemnej zgody, może to zrobić. Ta metoda została objęta ochroną praw autorskich w roku 1993 w Nowym Jorku. Właścicielem praw autorskich jest dr George Lies Ashkar. Na koniec powiem ci to. Praktyka medyczna stała się biznesem. Radioterapia i chemioterapia mogą jedynie powodować i przyspieszyć już istniejącego raka. Nie mogą go wyleczyć. Jeśli będziesz używał mojej metody absorpcji neutralnej infekcji, możesz wyleczyć w 100% każdy rodzaj raka. Możesz wyleczyć w 100% każdy rodzaj choroby stawów, wliczając w to reumatoidalne zapalenie stawów. Możesz także wyleczyć prawie w 100% zakażenie wirusem HIV i AIDS, jeśli będziesz jej używał. Terapia genetyczna jest największym medycznym oszustwem XX wieku. A terapia z wykorzystaniem komórek macierzystych będzie największym medycznym oszustwem XXI wieku. Dziękuję za oglądanie tego programu. Niech Bóg cię błogosławi.